Waży 800 kilo, ma na imię Plesner i od kilku dni jest lokalną sensacją, bohaterem filmów obiegających internet. Bo trudno oprzeć się pokusie, by nie opublikować zdjęć, na których w ogródku ma się prawdziwego żubra. A i jemu chyba ta popularność przypadła do gustu, bo już drugi raz postanowił sobie tylko znanym sposobem opuścić zagrodę w Jankowicach koło Pszczyny. Ale o tym dokładnie opowie teraz Paweł Jędrusik. Może trochę zagubiony, bo po raz pierwszy na gigancie, ale od razu widać, że ciągnie go do ludzi. Plesner został sfilmowany obok jednego z domów przy ulicy Gromadzkiej w Międzyrzeczu, niedaleko Pszczyny. Żubr przyszedł, pospacerował po ogrodzie i poszedł sobie, wzbudzając prawdziwą sensację wśród mieszkańców. To jest po prostu przeżycie. Zawsze uważałem, że żubr to jest taki stwór agresywny tego, a tu wręcz przeciwnie, łagodny. Olbrzymi, 700 kilo robi swoją taką wymowę, ale po prostu tu nasze właściciele tej posesji, które to było coś tu, no, przeżycie dla Międzyrzecza, tak powiem, tak szczerze. Przeżycie także dla tych, którzy na co dzień opiekują się zagrodą żubrów w Jankowicach, bo żubr o imieniu Plesner ostatnimi czasy stał się obiektem ich wzmożonego zainteresowania. Po wizycie w Międzyrzeczu do domu wrócił on tylko na moment i dziś jest już na kolejnym życiowym gigancie. To już druga ucieczka w ciągu dwóch dni. Leśnicy przypuszczają, że Plesner zaczął działać metodycznie. Niestety wczoraj okazało się, że on znowu wyszedł na zewnątrz i ponieważ tam w tym ogrodzeniu są takie miejsca do przemieszczania się innych zwierząt dzikich, czyli na przykład jeleni, danieli, saren, tak zwane zeskoki, czyli takie miejsca, gdzie ta zwierzyna może migrować troszkę między, powiedzmy, na zewnątrz jest utrudnione wyjście, do środka łatwiej wskoczyć, ale wygląda na to, że on już nauczył się jakoś i postanowił sobie chyba tamtędy wychodzić, bo obserwowaliśmy tropy w miejscu tego zeskoku. I choć teraz za każdym razem gościnna wizyta żubra na przydomowym ogródku wzbudza sensację, to jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie była niczym nadzwyczajnym. Natomiast teraz to była sensacja olbrzymia, nie? Bo to niespodzianka. Piękny zwierz, jak to mówią, międzyrzecki, jedni mówią pszczyński, drudzy mówią kobiurski, ale nasz, nie? I to było wrażenie. I trochę strachu było też. I choć Plesner to raczej spokojne zwierzę i do tego czając się za rogiem wzbudza ludzką sympatię, to przestrzegamy przed nadmierną poufałością z lokalnym celebrytą. Myślę, że jakieś zdjęcia z dalszego dystansu można zrobić, natomiast gdyby się ktoś chciał zbliżyć i zrobić sobie jakieś selfie na przykład z nim, to nie, zdecydowanie nie polecam. To jest duże zwierzę, około 800 kg wagi. On w stresie może być bardzo groźny, rzeczywiście, no, praktycznie śmiertelnie groźny. Teraz leśnicy znów szukają Plesnera, używają do tego nawet kamer termowizyjnych, ale nawet jeśli im się uda, to przecież do trzech razy sztuka.